Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj wydawnictwo Debit i kilka propozycji na jesienne wieczory. Oto książka, w której wybieramy się na wycieczkę. Taka sobie od wyprawa do lasu. Czy można jesienią wyruszyć do lasu? Można. Oczywiście trzeba się tylko odpowiednio ubrać. No i będziemy szukać śladów zwierząt. Proszę bardzo, możemy wyruszyć z rowerem, możemy wyruszyć w prawda, tylko w taki właśnie sposób. O, proszę, mamy tropy zaznaczone. I taka wyprawa jest zawsze wspaniałą okazją do zbliżenia się z rodzicami, z rodzeństwem. Tutaj oczywiście mamy bardzo, bardzo wiosenne, letnie, powiedziałabym nawet, obrazki, ale książka jest interesująca już dla dzieci plus 4. Myślę, że młodsze dzieciaki też z przyjemnością będą ją oglądały. Tam, gdzie rosną dzikie kwiaty, proszę spojrzeć. Jest to taka urokliwa opowieść o niezwykłej dziecięcej wyobraźni. Trzy siostry wyruszają na wyprawę po tajemniczej wyspie. Jest to taka komiksowa opowieść. Najmłodsza z nich nie zamierza pozostać w tyle i chce uczestniczyć we wszystkich niesamowitych odkryciach. Tak to jest z najmłodszymi, wiem coś na ten temat. Zawsze chcą dorównać starszym siostrom. O, zobaczcie, kogo spotykają. Dzięki zaskakującym pomysłom tej właśnie najmłodszej siostry przygoda staje się bardzo niezwykła. Także nigdy nie lekceważmy tych najmłodszych w naszym rodzeństwie. Teraz Strach ma wielkie oczy. To książeczka do czytania dla początkujących, czytanie samodzielne. I czytamy sylabami, jak ta informacja tutaj wskazuje. Oczywiście znamy poprzednie części, znają Państwo doskonale. I myślę, że w tej książce również znajdujemy podpowiedź, jak rozwijać się szczęśliwie i zdrowo. Jest to taka seria inspiracje. Proszę, tych książeczek wyszło całe mnóstwo. Jeśli Państwo są zainteresowani, to proszę po prostu sobie wygooglować, sprawdzić całą serię. Myślę, że przyjemność będzie i dla młodszych, i dla starszych. Strach ma wielkie oczy. O, proszę bardzo. No i druga część. Zula, czas na jogę. Zula przemądrzała małpa. No cóż, Zula już się przekonała, że joga jest bardzo skutecznym sposobem na odprężenie, wyciszenie, a także na nasze mięśnie, na ciało, żeby było sprawne. No, ale poznaje małpkę, przemądrzałą małpkę, która wyśmiewa Zulę, że ona ćwiczy jogę. I cóż to się dzieje? Tutaj mamy pokazane, prawda, ćwiczenia jogi. To jest bardzo przyjemna książka, którą świetnie zilustrowała Ela Śmietanka. Pokazuje nam, że dzieci nawet w zabawie wykonują ćwiczenie, nie zdając sobie sprawy, że właśnie wykonały jakieś ćwiczenie jogowe. I tak też było z tą małpką. Przygoda z jogą, Zuli i niesfornej małpki, która w pewnej chwili przekonuje się, że zaczyna sprawiać jej to wielką radość, wielką przyjemność i warto